wszystkie zabezpieczenia zostały wyłączone. Winda mogła mnie teraz zawieźć na samą górę. Miasto zdawało się nie mieć końca. W zawodzeniu wiatru słychać było nutkę desperacji, jakby dawał z siebie wszystko przed końcem. Zostawiła włączony komputer. Obok drukarki znalazłem stos luksusowego papieru. Komputer Horn mógł ujawnić przestępcze plany, strategię światowej dominacji, raporty szpiegowskie, nielegalne podsłuchy i internetową pornografię. Do wyboru, do koloru. Ale mnie już to zwisało. Miałem tego dosyć. Walkirie były ponoć uskrzydlonymi dziewicami niosącymi dusze wojowników do nieba. Okazało się jednak, że to demony niosące ludzi do piekła. W narkotyku czaił się diabeł. Wiedziałem to, bo zdążyłem go poznać. A teraz zamierzałem ją zabić. Królową podziemia, która dzięki forsie z handlu narkotykiem chciała znaleźć się odrobinę bliżej nieba. Nie błagała, nie próbowała mnie przekupić. Wiedziała, honor zabójcy, my idący na śmierć. Oboje wiedzieliśmy, jak się to kończy. Bólem i cierpieniem. A wszystko przez to, że twoja żona wetknęła nos w nie swoje sprawy. Policja jechała po mnie. Odgłos syren był równie wyraźny, co głos sumienia. Trudno uwierzyć, że dotarłeś tak daleko. Gdy tu przyjadą, znajdą już tylko twoje zwłoki. Powstrzymajcie go!
Słuchaj, Payne, to bez sensu. Tracisz czas. Śmierć twojej żony i córki była konieczna. Stało się. Już ich nie ożywisz, więc twoje działania niczego nie naprawią. Słuchaj, Payne, to bez sensu. Tracisz czas. Śmierć twojej żony i córki była konieczna. Stało się. Już ich nie ożywisz, więc twoje działania niczego nie naprawią. Payne, ta walka jest przegrana. Nie dasz rady, zginiesz! Nie opieraj się, nie walcz! Ułatwisz sobie sprawę, jak przyjmiesz do wiadomości, że tutaj umrzesz. Rozum, nie masz najmniejszych szans na zwycięstwo. Już przegrałeś! Przegrałeś! Jedynie śmierć może ulżyć twojemu cierpieniu. Pogódź się z tym i wreszcie się poddaj! Jest w północnej sali. Prześlijcie posiłki. Thank you.
to znaczy, że nie możecie go powstrzymać? Przecież jesteście lepiej wyszkoleni i wyposażeni i macie ogromną przewagę liczebną. Do roboty! Próbuję wylądować. Będzie ciężko. Jest już na pokładzie. Odlatujemy, jak tylko wiatr się uspokoi. Ten mast mi się nie podoba. Start za 45 sekund. Start za pół minuty. Startujemy za 15 sekund. Dobra, możemy lecieć. 5, 4, 3, 2, 1.
strzał był jak wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palec ze spustu. I tak to się skończyło. I tak się to skończyło. Śnieżyca wydawała się słabnąć. Postrzępione chmury odsłoniły gwiazdy. Maxie, my! Tu komisarz Jim Bravura z policji. Budynek jest otoczony. Rzuć broń i połóż się z rękami za głową. Odrobinę bliżej nieba. Głosy policjantów zdawały się odległe i przytłumione. Stój! Policja! Nie ruszaj się! Duchy przestały mnie dręczyć. Pode mną Nowy Jork lśnił jak brylant na czarnym aksamicie. Ależ mieliśmy z tobą... Zabierzcie go na komendę! Słyszałeś? Wooden też tam był. Stał w tłumie, na uboczu. To wszystko nie skończy się, dopóki on nie wyda poleceń. Ale wydaje, byłem tego pewien. Lepiej, żeby to zrobił. Wooden uśmiechnął się z zadowoleniem. To był uśmiech zwycięzcy. Było nas dwóch.